Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W sklepie w Krosinie, kiedy kilka miesięcy temu byliśmy, zapowiadaliśmy, że będzie tutaj dużo ciekawostek. Ciekawostki to znaczy, mamy tutaj i nowe preparaty, zawsze jakieś promocje, nowości, ale mamy też takie ciekawe rzeczy jak losowanie nagród, które tutaj zawsze jest organizowane. Przypomnijmy, w latach poprzednich były to rower, telewizor, mamy teraz te odkurzacze. Mamy też tutaj, tak, mamy gołębie, były od kolegi Andrzeja Głazika z firmy Prima, były gołębie Darka Konecznego, teraz mamy, mamy po prostu dużo różnych tych ciekawostek. Tych losowań będzie tutaj kilka, dlatego chcemy tak to poprowadzić, że w pierwszej części skupmy się teraz na losowaniu i na prezentacji produktów z firmy kolegi Arka Koniecznego, producenta ziół. O tym, jak wygląda zestaw, jakie są nowości tutaj, powie nam kolega Sebastian. Proszę bardzo. Witam serdecznie kolegów hodowców. Ponownie przygotowaliśmy taki zestaw na pierzenie typowo, na okres zimowy na pierzenie. Teraz jest czas właśnie może, żeby troszeczkę gołębie podreperować ziółkami, bo wiadomo, że w sezonie lotowym więcej chemii koledzy używają, a teraz jest taki okres, którego nie można przespać. Trzeba dobrze gołębie wypierzyć, my w tym tutaj bardzo chętnie pomożemy. Także przygotowaliśmy zestaw kilku produktów, które naszym zdaniem powinny tutaj wystarczyć na jesień, na taką małą hodowlę, mniejszą hodowlę to powinno w zupełności wystarczyć ten zestaw praktycznie do samej zimy. I to jest po kolei, to jest posypka ziołowa z 17 ziół kilogramowa, bo to najłatwiej się dozuje na karmę, jest dużo łatwiej tą zimą stosować takie zioło. Kilogramowe oregano, później jest półkilogramowa pokrzywa. Później jest zestaw też półkilogramowy chrzan z nagietkiem. Chrzan w czystej postaci trzeba uważać, jak się dozuje, żeby nie przekroczyć. Tutaj z nagietkiem wiadomo, jak nagietek wpływa też bardzo dobrze, bije nawet gronkowca. Trzeba po prostu poczytać trochę o tych ziołach sobie gdzieś tam w internecie. I tutaj nieprzypadkowo jest ten zestaw właśnie chrzan z nagietkiem. To jeszcze od razu przy okazji, jak Sebastian mówi bije, to powiemy też taką sprawę, bo jest taki problem teraz z uwagi na to, że mamy takie, a nie inne przepisy, te, nie wiem jak to nazwać, farmaceutyczne, weterynaryjne, inne, że karma nie jest już karmą dla gołębi, tylko mieszanką paszową uzupełniającą. Zioła, co jakbyśmy powiedzieli w języku potocznym, że tam leczą, czy coś stymulują, czy poprawiają, to teraz musimy naprawdę bardzo uważać na słowa, także przy okazji służby jak wyglądało, to też przepraszam, bo my tu nie chcemy nic zrobić, że łamać prawo, ale po prostu mówimy językiem takim, a nie innym. Nie? Zgadza się, no w tej chwili to jest troszeczkę takie śmieszne anormalne, nie? No bo tak naprawdę wiemy, jakie jest działanie danych ziół, że ono jest faktycznie, trzeba teraz mówić, że wspomagające leczenie, nie lecznicze, wspomagające tak, leczenie. My tutaj nie badaliśmy żadnych tych. Tak, tak, no nie badaliśmy, no, ale jest to stwierdzone powiedzmy tam i w większości naukowo, niektóre zioła, no i przez lata ludzie leczyli się ziołami. Firma Herbapol przykładowo, taka słynna polska firma, jeszcze za komuny ją pamiętam, ona miała zawsze cały zestaw ziół w sprzedaży, z ziół, ziółek, soczków, tak, różnego rodzaju, wyciągów, tak, olejków, wszystkiego. No i właśnie ludzie teraz wracają, ludzie też, jeśli chodzi o, w ogóle jest dużo blogów powiedzmy gdzieś o tematyce ziołowej, można sobie wejść i poszczególne zioła powiedzmy wychwycić, które tam na co wpływają, co bardzo też polecamy kolegom. No a my przygotowaliśmy już tutaj takie mieszanki, one są w ten sposób dobrane, skomponowane, żeby koledzy nie musieli szukać. Wszystkie to są zioła dla ludzi, to nie są z przeznaczeniem dla zwierząt, tylko dla ludzi. Tam jest każda powiedzmy partia tych ziół jest przebadana pod kątem drobnoustrojów, że tutaj. Bo powiedzmy, że rzecz, to co pokazaliśmy kiedyś u Arka, każdy jeden preparat, który mamy, numer partii ma zaznaczone tak samo wszystkie dopuszczenia, wszystkie inne. Tak, dopuszczenie mamy do tego numer partii, certyfikat za każdym razem, także tutaj bezpiecznie można to spożywać i tutaj mamy stuprocentową pewność, że to są zioła dla ludzi pakowane, nie? Także to jest dosyć ważne. Ale wracając do tego zestawu, powiedzmy, który tutaj chcieliśmy zaprezentować, to jest tak, kilogramowa posypka, kilogramowa oregano, półkilogramowa pokrzywa, chrzan z nagietkiem półkilogramowy, herbatka z 15 ziół półkilogramowa, bo to wiem, że hodowcom nie będzie się chciało za dużo parzyć i półkilogramowa na drogi oddechowe. To można tutaj naprzemiennie sobie stosować. Wbrew pozorom teraz można popracować nad tymi drogami oddechowymi też, bo jest zmiana temperatur, pada zimno i wiemy, że gołębie mogą do jakiejś infekcji tutaj dostawać dróg oddechowych. Ten zestaw kosztuje 278 zł.
My dokładamy od siebie takie dwie rzeczy, powiedzmy, które gdzieś tam... Pokażmy tak przodem, bo to jest nowość, bo nowość, po pierwsze, które... ale widzimy, idzie w postępie, bo na początku, przypomnę, kiedy kilka lat temu się pierwszy raz spotykaliśmy, to używał worków do opakowania ziół z poczteksu bodajże. Teraz już jak się odzywa w ziół. Tak żartujemy, a tutaj już mamy profesjonalnie pakowane w workach, takich hermetycznie, próżniowo, natomiast tutaj mamy teraz preparaty pakowane, nie preparaty, tylko te zioła, mieszanki w takich opakowaniach z klipem, z klikiem takim i przeciwko słońcu, promieniom słonecznym, że tak powiem, zabezpieczone. Tak. I to jest taki jak gdyby prezent dla hodowców od nas. Pokażmy ten prezent, jak wygląda właśnie. To nie będzie sprzedawane w tej chwili osobno w sklepie. Tylko z zestawem. Tylko w zestawie i w zestawie my to dajemy gratis. Żeby to mamy ostryż, tak? Ostryż, czyli to jest kurkuma. Zwykła kurkuma, która jest używana też jako przyprawa, ale ostatnio jest właśnie hitem, jeśli chodzi o jej działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwwirusowe. I to można sobie przetestować, bo my to od siebie dajemy jako test. My to u siebie już testowaliśmy. Pokażmy jeszcze tak, to jest 0,25? Tak, to jest 0,25 kg. A dawkowanie tego? Jedna łyżka na kilogram. Karmy? Także, jedna łyżka na kilogram karmy, dokładnie tak. I to można sobie przetestować. Koledzy teraz mają czas, żeby zobaczyć działanie. Jak każdy użyje sobie tych ziół, powiedzmy, przez miesiąc regularnie, jestem pewien, że każdy zauważy dużą różnicę, jeśli chodzi o wygląd gołębi i ich zachowanie. I ten ostryż my tu dorzucamy od siebie. To jest kurkuma, której głównym składnikiem jest kumaryna i można nawet taki Bayer też testuje u siebie, popieprzyć tą kurkumę jeszcze pieprzem, bo wzmacnia działanie. Takim zwykłym pieprzem, delikatnie z młynka po tego. To można nawet właśnie na tych blogach, powiedzmy, o ziołach sobie tam doczytać, bo tutaj piperyna zawarta w pieprzu wzmacnia działanie właśnie kurkumy, nie? No to taki Bayer. To tam, a ten elektrokobalt, co to jest? Elektrokobalt to jest też zestaw ziół, które mają działać przeciwbakteryjnie i tutaj jest kilka takich ziół właśnie wspomagających ten cały zestaw. I to co ważne, ty powiedziałeś cenę 278 zł, a te dwie rzeczy gratis i obraz. Gratis też jest oczywiście, bo chyba powyżej 200 zł macie tak. Za gratis przesyłkę. Gratis przesyłka, mało tego, wszyscy, którzy zakupią, koledzy, którzy zakupią ten zestaw, będą brali... Znowu w losowaniu. Znowu w losowaniu, no, ale tutaj przygotujemy bardzo fajne gołębie, bo one to będą wszystko po dzieciach olimpijki. Olimpijki, przypomnijmy, Tadeusz Ligocki. Tadeusza podwójnej, można powiedzieć, tak. Bo ona była na wystawie europejskiej i później była jeszcze na Olimpiadzie. Była na Olimpiadzie, czyli 3 lata z rzędu miała super wyniki, żeby utrzymać się na takiej, powiedzmy... A gołąb był w 100% z hodowli kolegi Arka Koniecznego, matka i ojciec. Tak, i każdy, kto zakupi ten komplet ziół, będzie brał udział w losowaniu 5 gołębi i to wszystko będą po dzieciach olimpijki. Z możliwością zrobienia sobie DNA w kobie, bo te wszystkie gołębie będą miały. Rodzice są po prostu, rodzice tak, są, że można sobie bazie, tego, tak, że tego można gołębia sobie zrobić u nas. Zawieść. U nas, czy też u Arka, bo Arek też posiada dzieci, będą uchowane w boksach, także tutaj będzie 100% pewność parowania i będzie można sobie, powiedzmy, przy okazji tutaj doprowadzić swoje gołębie do ładu, wygrać jeszcze jakiegoś gołębia fajnego do rozpłodu. I teraz a propos wygrywania tych gołębi, przejdźmy tak. Kolega będzie teraz, żeby to tak sprawnie jest. Poszło, miał tutaj te 25 gołębi, jest tak? Aha, poczekaj, jest 26, bo tu jeden gołąb nie, 24 gołębi 24, są. Ale 24. Jeden gołąb już jest, że tak powiem, rozdysponowany. Tutaj tak, ten jest 25 powiem, Rafał przekazuje go pani skąd? Ze Świebodzina? Witam, panowcy. Tak, jeden gołąb jest przeznaczony dla pani Świebodzina, która... Rozpoczyna hodowlę. Tak, jest to świeży hodowca, pierwszy rok w życiu leciała gołębiami, w tym roku na młode. No myślę, że tak w pierwszej dziesiątce na oddział Świebodzin, tak mi się... I ona otrzyma właśnie tego gołębia. Tak, otrzyma tego gołębia, leciała na naszym programie. Leciała i tutaj jest wykorzystanie tych ziół, tak? Tak, oczywiście, to była baza główna, na ziołach pana Arkadiusza Koniecznego leciała i myślę, że jest zadowolona, może są... Na pewno jest zadowolona. Dobrze, to teraz rozpoczynamy losowanie. I teraz tak, gołąb, który pojedzie do... Świebodzina? Pani Anety Kazimierczak, to jest 32-39. No nie wiem, czy teraz RODO nie złamał, ale to już pan licho. Czy tam nie będzie kręcić, no zobaczymy właśnie. Słuszna uwaga. Dobrze, ale teraz tutaj Mariola, to tak może RODO nie łamiemy, nazwiska nie podajemy. Tam, nie. Cóż, tutaj nie popadajmy w absurdy, ale tak. Mariola losuje, Sebastian czyta numer gołębia, tak, który został wylosowany. I pierwszy gołąb to jest 32-54. I Mariola czyta. Mariola na co dzień pracuje w sklepie dla hodowców. O. Jacek Śnieg.
Jacek Śnieg. Kozłowice stare. Kozłowice stare, dobrze, to mamy. Przechodzimy do następnego gołębia. Sebastian podaje rodowód, Rafał podpina spinaczem, żeby się nie pomyliło. Drugi gołąb. 32-35. Tak, on idzie do... Pan Grzegorz Lewandowski, Kaszyce Milickie. Kaszyce Milickie, coś takiego. Tak. No tam na pewno kolega się znajdzie. Dobrze. Kolejny gołąb to jest gołąb o numerze 52-91. I idzie do... Pan Maciej Kirczuk, Biała Podlaska. O, pokażemy. Tak. Oczywiście jest niemożliwe, jak ktoś nie chce, bo niech powie, że nie chce. Nie, nie, no oczywiście. To tam się weźmie, że tak powiem, nie będziemy, jak gdyby nam przekaże magia innemu. Jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku. Jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku. Fajne gołębie, także warto spróbować. 33-16. I Maryla przeczyta nam teraz, do kogo idzie. Pan Michał Burczyński, Piotrków Trybunalski. Widzimy. Jaki numer? 33-14. Tutaj zobaczmy też, bo te pudełko, które mamy do losowania, ta skrzyneczka, to jest już taka wysoka, bo ostatnio, kiedy losowaliśmy, takie, była tak jakby do pół zapełniona, teraz tych klientów tutaj przybywa ciągle, także tych losów jest coraz więcej. Pani Monika Maślanek, Bestwinka, Bestwinka. Bestwinka. 33-13. Pani Anna Jankowska, Osie. Osie, to tam obok mnie nawet chyba. Bliżej, że to jest Osie, to Osiek, Osiek, to jest tam między Świeciem a no, Osiekiem, powiedzmy. Na północy. Mów numer gołębia? 3070. No to są gołębie takie, które mamy też na aukcji tutaj u nas, to jest tam je hodowli. Pan Zbigniew Lisiecki, Pobiedziska. O, widzimy. Maryla tak nie pokazuje za bardzo tego numeru, telefonu, bo znowu też jakiś tak, złamiemy tak, zaraz. Ja myślę, że wszyscy. Teraz mamy jakiego gołębia? 3066. Pan Rafał Samulski, Skolniki. Skolniki, Rafał Samulski. Kolejny gołąb 3309. Na stronie internetowej ta cała lista będzie widoczna, także hodowcy, jak nie oglądą filmu, to nawet będą mogli swoje nazwisko odczytać. Pan Mateusz Rezulak, Gębice. Pan Mateusz Rezulak. 33-35. Pani Wioleta Urbaczewska, Drobin. Widzimy. 33-43. Pan Krzysztof Wójcik, Bytów. 33-36. Pani Wioleta Urbaczewska, Drobin. O, drugi raz. O, każdy paragon bierze udział w głosowaniu. No właśnie, to oszczędzicie na przesyłce. 33-26. Pan Marcin Gronostaj, Bledzewo. Bledzewo? Bledzew. Bledzew. Tak. Dobrze. 33-45. Pan Ryszard Gadzinowski, Barwice. Widzimy. 33-34. Pan Marcin Szczepański, Rzęsina. Rząśnia. Rząśnia. Bardzo takie dla cudzoziemca łatwe do wymówienia. Miejscowość. Mów numer tak, 3337. Pan Zbigniew Durma, Sandomierz. Wszystkie gołębie oczywiście początek mają 0,99. I wszystkie z tego roku. Tak, to młodziutkie są gołębie. Z 18, 33-31.
Jutro też będzie losowanie u Reinera Pitmana, bo tam właśnie wspólnie z Sebastianem jedziemy. Oni tam zawsze co godzinę losują, może my coś wylosujemy. Mi się raz chyba w zeszłym roku udało nawet jednego gołębia wylosować. Może w tym roku też, ale tu wracajmy do tych losów. Tak jest, 33 miesięcy. Przepraszam. Pan Tomasz Kusiak, Mińsk Mazowiecki. Tomasz Kusiak, Mińsk Mazowiecki i gołębia numer, przypomnijmy. No, to jest numer 33-31. Tak, a tutaj teraz mamy 33-59. Czupryniak. Tomasz Czupryniak, Stare Kurowo. Pan Tomasz Czupryniak, Stare Kurowo. Widzimy. 33-27. Pan Jacek Borowczyk, Oświęcim. No każdy tutaj będzie wiedział, pewny tego gołębia, to Rafał Dopnie. Te gołębie już tutaj są, także wysyłka po poniedzieli, bo od poniedziałku możemy to zrobić, mam gdzie czwartek, to już niestety nie wyślemy nic. Ty masz jakiego numeru tak, teraz gołębia? 33-42. Pan Michał Burczyński, Piotrków Trybunalski. Znowu ktoś z Podkowa. 33-23. Pan Sławomir Sojk, Reda. To tam ode mnie, z północy, blisko, kolega z Redy. Ostatnio rozłożyły się także praktycznie w każdej części Polski, były gołębie. 33-82. Mamy też wiele pozytywnych sygnałów. Pan Dariusz Karpiński, Grajewo. No tam byłem nawet w niedzielę z kolegą Wojciechem Śrubowniewiczem, robiliśmy zdjęcia do... Na Długie Mazury. Tak, na Długie Mazury, tam bliziutko. 33-32. Chyba jeszcze jeden tylko ci został. Tak, i ostatni został. Pan Marian Kowalczyk, Bytom. Śląsk. Widzimy. I ostatni gołąb. 31-39. Pan Piotr Rybka, Wiśniew. Nie wiem, gdzie jest Wiśniew, ale gratulujemy. Mamy już 25 gołębi, 24 i ten 25 to jest dla znajomej kolegi Rafała. Nie wiem, jak tam żona się zapatruje na te znajomości, ale zobaczymy. Przypominamy, zestaw pierzeniowy z ziół kolegi Arka Koniecznego. Losowanie się tych gołębi od Arka Koniecznego też odbyło. Zobaczmy, losy jeszcze zostały i Mariola nie odchodzi, nikt nie ucieka. Za chwilkę. Po zakończeniu tej części przechodzimy do kolejnych tutaj losowań. Także na razie dziękujemy, gratulujemy wszystkim, którzy tutaj pozyskali te gołębie. Dziękujemy koledze Arkowi za przygotowanie gołębi. No i też za fajne produkty, które tutaj myślę, że każdemu przydadzą się. I co ciekawe, już od kilku lat też, że tak powiem, produkty są w waszej ofercie i naprawdę jest bardzo duży pozytywny odzew na ich stosowanie. Mamy stałych klientów, powiedzmy, którzy od lat używają. Używali nawet tych produktów, jak my ich jeszcze nie mieliśmy, to też do nas wracają. Tutaj ja powiem, że Reiner Pitman też, jak kiedy tu w Polsce był, to kupił bardzo duży zestaw, pakiet. Tych też produktów. Bardzo chwalił tam Kamil te zioła, myślę, że też zabierzemy mu tam coś. Także polecamy wszystkim. A jutro zachęcamy też do oglądania tych filmów. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot! Dobry lot!